Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na grandgame.camp. Cięty Roszlak po niezwykle ciężkim pojedynku. Jak ocena tego pojedynku i werdyktu? Muszę obejrzeć dokładnie walkę. Dużo rzeczy pamiętam, ale też część mi umknęło. Co mogę powiedzieć? No w stójce nie wykazałem się. Przeciwnik okazał się troszkę zaskakujący. Jego pozycja była niewygodna do bicia. Rzucał obszernymi ciosami. Nie chciałem ryzykować, tylko dążyłem do parteru. Tam myślałem, że szybciej go skontroluję. Próbowałem poddawać, ale Adam się dosyć fajnie bronił. Kontrolowałem tą pozycję. To nie było może widowiskowe dla oka, ale no takie walki też są potrzebne. Czyli w trakcie pojedynku zdałeś sobie sprawę, że musisz zmienić swój game plan. W ogóle jaki był game plan? Tak naprawdę szykowałem się pod każdą wersję Adama. Jego walki były, że tak powiem, stare. Nie było świeżych walk. Walczył na mniejszych galach, więc ciężko było dostać jakieś materiały. Także szykowałem się na wszystko. Na początku chciałem troszkę stójkowo rozegrać tą walkę, ale no, jego pozycja zupełnie odwrotna. Te ręce opuszczone, myślałem, że będzie celował jakimiś średnimi kopnięciami. No i nie ryzykowałem, po prostu sprowadzałem do parteru, nie? Powiedz parterze, bo tam było tak, że kilka razy składałeś się do poddań. Jak blisko było tych poddań? Czy to był po prostu zły wybór, albo uderzanie, albo poddanie? Albo to zamiennie? To znaczy, blisko trójkąta było, wydaje mi się, nogami, ale no gdzieś ta śliska... Śliskie ciało Adama nie pozwalało domknąć tej techniki, ale myślę, że no, tam naprawdę mało brakowało. Była próba brawo, ale jego kark mocno pracował do góry i tam nie miałem dopiętego mocno uchwytu. Czy nie jest to dla Ciebie taka cenna lekcja, ten pojedynek, mimo wszystko, że musiałeś zmienić ten game plan i czy tak właśnie nie definiuje się bardziej doświadczonych zawodników? No z pewnością tak. No musiałem zmienić zupełnie wszystko, tak naprawdę, no mówię, chciałem na początku tą stójką zapracować, żeby też rozłożyć siły, a tu niestety, od razu wdałem się w clinch, sprowadziłem walkę, co mnie też kosztowało więcej sił, ale no co, tak jak mówię, zawsze narzekam, ludzie nie chcą tego słuchać, już mówię, no ja pierdziele, ale Maruda, dlatego mówię, fajnie, takie walki też są potrzebne, cenne doświadczenie. Na kolejna wygrana i co więcej, fajnie. Duże grupy kibiców przywieźliście i on i ty słyszeliście doping swoich kibiców? Zdecydowanie tak. No, moja rzesza kibiców zawsze wspiera mnie, czy to 100, 200, czy 500 km zawsze jeżdżą ze mną, także bardzo się cieszę, bo to dodaje motywacji do walki. Gdzie siebie teraz widzisz i jaki masz plan na ten rok? Ile pojedynków jeszcze przed tobą? Powiem tak, doznałem urazu, na pewno czuję rękę, nie wiem co się tam z nią stało. Mam zaplanowaną walkę, jeśli to okaże się jakąś małą kontuzją, no to no, niedługo zobaczycie mnie znowu w akcji, gdzie jeszcze nie mogę zdradzić. Myślę, że to się pojawi, jeśli wszystko będzie ze zdrowiem w porządku, niedługo. Ale czy w Babilonie Cię zobaczymy? Raczej nie. Okay. Chociaż no, kontrakt mam tak skonstruowany, że mogę walczyć i na Babilonie, i na Fenie. Ale no mówię, dużo się może zmienić, bynajmniej jest jakiś tam plan, zobaczymy co będzie dalej. Czy kontrakt się skończył z Babilonem? Nie, mam cały czas aktualny, dwustronny kontrakt. Dziękujemy ślicznie. W takim razie gratulacje i co, czekamy na te nowe wieści. Dziękuję bardzo i z tego miejsca też chciałbym podziękować oczywiście kibicom, którzy przyjechali ze mną, moim trenerom z giełdy Team Piła, trenerowi Andrzejowi Kościelskiego, który też dokłada cegiełkę do przygotowań, chłopakom z Ankos MMA, no i oczywiście sponsorom, którzy też mnie wspierają i wierzą w mój sukces. Dziękujemy.